Zobaczcie ten film. Niestety też i za pośrednictwem tego programu, tej anteny, też się chcę zwrócić do tych wszystkich aktywistów działających na granicy, żeby zastanawiali się zawsze, co robią. Pomoc dla drugiego człowieka, ja wszystko rozumiem. Jestem lekarzem, mam dużą wrażliwość. Ale wskazywanie miejsca, gdzie nie ma polskich żołnierzy, idźcie w tamtą stronę, czy takie komunikowanie się wzajemne i udzielanie jakichś wskazówek informacji, gdzie łatwiej będzie, jeżeli takie informacje weryfikujemy teraz, sprawdzamy, ale jeżeli one są prawdziwe, to bardzo proszę o zawrócenie z tej drogi. To jest minister obrony narodowej, człowiek, który powinien stać na straży polskich granic i on zwraca się do ludzi, którzy łamią w sposób ordynarny prawo, żeby nie pomagali w nielegalnej migracji. Czyli wie, że takie zdarzenia mają miejsce, ma zidentyfikowane te grupy, bo oni wręcz zamieszczają posty pod imieniem i nazwiskiem z tego, jak pomagają nielegalcom dostać się do Polski. I nic z tym Kosiniak-Kamysz, Adam Bodnar nie robią. Proszą NGOsy, żeby tego nie robili. A dodajmy, że utrzymanie każdego nielegalnego migranta w Polsce, szczególnie takiego, którego nie można deportować, to są setki tysięcy złotych dla polskiego podatnika. Jestem w tej chwili w gminie, gdzie niepodzielnie rządzi PSL. Tylko ludzie, którzy głosują tutaj na PSL, sądzę, że mają kompletnie inne poglądy niż Kosiniak-Kamysz. I kiedy widzą takie zachowanie, jak, nie będę tutaj przeklinać, jak to Kosiniaka-Kamysza, no to oni się łapią za głowy. Bo tutaj, w tej miejscowości, u burmistrza, w gabinecie wisi portret Romana Dmowskiego. I to jest taki mój apel do ludzi, którzy są w PSL-u, głosują na PSL. Zastanówcie się, czy warto dawać większość takiemu rządowi. Czy warto, żeby waszym liderem w dalszym ciągu był ktoś taki jak Kosiniak-Kamysz. W pewnym sensie podnóżek Donalda Tuska.